Kto jeszcze nie widział najnowszego katalogu Anakondy na sezon 2020, powinien to zrobić. My zajrzeliśmy do niego z zawodowej ciekawości. Dla miłośników wędkarstwa karpiowego może on okazać się bardzo ciekawą lekturą. Interesujące jest z naszego punktu widzenia to, co pojawia się nowego, ale również jak będzie to wyglądać na tle konkurencji. Nad zbiornikami, jak widzicie, pustki. Ale naszym zdaniem to idealny moment na to, by wziąć nowości do ręki i przyjrzeć im się dokładniej. A zaczynamy od najnowszej propozycji w postaci wędki z serii Power Carp Anakondy. To już piąta odsłona tej, można powiedzieć, kultowej wędki. Według producenta jest ona lepsza niż kiedykolwiek wcześniej. Blank wykonany z węgla 30T High Carbon o wysokiej gęstości, którego dodatkowo wzmocniono uzwojeniem z taśmy węglowej. To między innymi dzięki temu kij ten jest bardzo lekki, szybki i, jak to mówią wędkarze, ładuje się bardzo sprawnie, co pozwala na jeszcze większe odległości rzutu w przypadku dłuższego modelu. My dzisiaj mamy nad wodą 10-stopowy model tego wędziska. Kij, który trzymam w dłoni, to myślę dobra propozycja dla tych z Was, którzy łowią przy pomocy pontonu czy łódki, czyli do wywózki, a także przy holu na krótkich dystansach. Wędki z tej serii o długości 3-9 metra świetnie nadają się do dalekich wyrzutów, na przykład takich 150-metrowych. I to przy przelotkach, które mają średnicę od 30 do 40 mm. A przelotki te nazywają się Stripper Guide. Wszystkie elementy wędziska są do siebie dopasowane, a ładny design całej serii podkreśla, że zadbano tu dokładnie o szczegóły. Power Carp 5 to wędka, która nie kłuje w oczy przesadnym wyglądem, utrzymana jest w klasycznym stylu i może się spodobać każdemu. Dolniki wszystkich modeli w serii zakończone są aluminiową końcówką i posiadają klips Anakondy. Mocowanie kołowrotka częściowo wykonane jest z aluminium. Dolna część dolnika, czyli ta rączka, to pełen karbon. Tak na marginesie nasz zestaw uzbrojony jest w same nowości, bowiem i kołowrotek, i nawinięta na niego żyłka to nowości w katalogu Anakondy. Kołowrotek to Avalanche Fast Drag 6500, wykonany ze stali nierdzewnej, mosiądzu, cynku, aluminium i chromu. Posiada wszystko to, co powinien mieć kołowrotek karpiowy, a także kilka patentów więcej. Jednym z nich jest nowatorski układ hamulcowy, który pozwala indywidualnie dostosować 10 różnych poziomów hamowania. Wędkarz określa w ten sposób, czy hamulec jest całkowicie zamknięty po zaledwie 1/4 obrotu, czy tylko po pełnym obrocie. Dzięki powolnej oscylacji gwarantowane jest doskonałe układanie żyłki i wysoka wydajność rzucania. Na kołowrotek nawinęliśmy jedną z nowości w katalogu Anakondy. To żyłka Halloween Carp Line. Ma ona bardzo wysoką odporność na węzłach, wysoką odporność na ścieranie i co istotne, producent gwarantuje, że na całej swojej długości ma taką samą średnicę i grubość. Ma dobre właściwości rzutowe i brak pamięci. Ma także dość charakterystyczny wygląd, jak przystało na nazwę. Kolor można określić jako karminowy, czyli mieszanka brązu z czerwonym, wpadająca w bardzo ciemny róż. Wracając do wędki. W serii są cztery różne długości. 2,7 m, 3 m, 3,60 i 3,90. Dwie pierwsze mają LBS równy 3, kolejna 3,60 i 3,90 to LBS 3,5. Wszystkie są dwusekcyjne. Wagowo najkrótsza z nich to 255 gramów, natomiast najdłuższa 3,9 metra waży 390 gramów.